Wreszcie, wyobrażenia bohaterskie w naszej kulturze. Przecież my jesteśmy z kultury, która wyda w XIX wieku, że tak powiem, w pełnym kwiecie mesjanizm. To jak, czy możliwy jest mesjanizm ironiczny? No nijak, prawda? Czy jest możliwy poważny bohater mesjaniczny, mesjasz ironiczny? No nijak nie jest możliwy. Albo. Polskie wyobrażenia przecież kształtują się od XV, XVI wieku, a może i dalej, prawda? Polacy, Sarmaci, mity szlacheckie, Maryja Królową Polski, wiara w opatrzność, aż po koniec XVIII wieku, później był w naszej literaturze dopiero taki krótki etap całkowitego zwątpienia w tę opatrzność i żeśmy to przeprogramowali, przemodelowali. Prawda? Skoro opatrzność miała nad nami czuwać powieki, to teraz, prawda, chcę, byśmy byli powołani do cierpienia i byśmy wydawali męczenników, ale nie co? Nie bohaterów ironistów. Gdzie bohater ironiczny w takich okolicznościach? Dalej, w kulturze polskiej, inaczej niż na przykład w kulturze niemieckiej, zupełnie inaczej określona jest sfera religii, sakrum. W kulturze niemieckiej jest na przykład romantyzm protestancki, romantyzm katolicki, są różne nurty. U nas tymczasem i w sytuacji opresji było to zupełnie zrozumiane, no, ugruntowywany był wzór kultury jakiej? Polsko-katolickiej, tak byśmy to dziś powiedzieli. Tutaj też dla Słowackiego, jakie było pole popisu? Model artysty. To już ironista nie może być sarmackim, prawda, rymopisem, który tam do Sylwy sobie coś wpisze. Nie może być ironista wierszopisem oświeceniowym, klasycystycznym, prawda, który cyzeluje swoje wiersze w nieskończoność pod wpływem krytyka. To musi być ktoś samorodną, twórczą, no, dokonującą stałej erupcji wyobraźnią. Wyobraźnią, która się przed niczym nie powstrzymuje. Sensem ironii nie jest jednak niszczenie czegokolwiek, religii, człowieka. Niemieccy romantycy wyobrażają sobie, że ironia niszczy pewien obraz świata, żeby co? Ufundować świat lepszy, żeby wznieść ten obraz świata na wyższy poziom. Czy jednak była to droga w kulturze polskiej, dla kultury polskiej? Nie mam do końca przekonania. Druga sprawa, proszę Państwa, dla której Słowacki jako ironista chyba poniósł wtedy, bo nie dziś, jakąś taką rynkową klęskę, to jest skala tej erupcji ironii, jaka u niego nastąpiła. W takim przekroju życiowym był ironistą od początku aż do końca. Do niedawna, zresztą napisałem o tym taką książkę, uważałem, że on w okresie mistycznym całkowicie spętał ironię. Że została w nim zdolność ironizowania, ale już nie chciał być ironiczny. Ale przecież jest wiele wierszy, liryków. I nawet fragmenty utworów tak poważnych jak Król Duch, w których ta ironia co rusz wybłyskuje. Dalej, jak to obejrzeć tematycznie? Co on ironicznie ujmował? To ujmował totalnie wszystko to, o czym ja tu przed chwilą mówiłem. Z młodzieńczego poematu Szanfary. Taki bajroniczny Szanfary, wschód, orientalizm. Słowacki pod maską orientalizmu naciera na wiarę w cud, na religię. I jak on to robi? Przez atak na Mahometa i na Mekkę i Medynę. Proszę posłuchać malutki fragment. Ach, któż opisze ten cud niepojęty, cud, który nawet u niewiernych słynie. Możeś był kiedy i widział w Medynie grób Mahometa odwiecznej święty. W tym grobie ciało proroka spoczywa, a trumna jego z ciężkiej kuta stali, w lekkiej powietrza unosząc się fali, wśród nieba, ziemi waha się i pływa. I teraz puenta ironiczna. Chcąc w cud ten wierzyć, widzieć go potrzeba.
Chcąc w cud ten wierzyć, widzieć go potrzeba, prawda? Cudu nie ma, nie widzę, nie ma cudu. Dalej, jak on siebie stylizował, autokreował. Przecież jest ten słynny wiersz funkcjonujący pod tytułem Chmury, którego finał jest przerażający. To jest podmiot, który utożsamia się z chmurami i ulatuje z tymi chmurami w jakąś kosmiczną nadprzestrzeń. I kończy się to tak. Lecę, błyskam, skrami ciskam, jutro zmarły. Patrzcie na mnie, żyjcie za mnie, ludzie karły. Tu wam, ludzie, na ziem grudzie, mogił grzędy, gdzie chmur droga z wichrem Boga, mnie tamtędy. Ja Bóg, wy ludzie i wasze grzędy. Czy to mogło być przyjemne? Czy coś takiego, tego typu efuzje, prawda, wylewy egotyzmu słowackiego są wcale częste. To nie jest wcale odosobniony przypadek. Na przykład Jana Bieleckiego, już przecież młodzieńcze dzieło, poprzedza wstęp nawiązujący do jego wyprawy do Anglii, w którym opisuje on swoją pogardę dla ludzi, którzy dążyli do sławy i tej sławy nie zdobyli. Więc Słowacki był wielce osobliwym człowiekiem, też tak powinniśmy powiedzieć. Inny święty temat polskiego romantyzmu, kobieta. A co to Mickiewicz wypisywał? Też mu się kilka liryków trafiło, nieco złośliwych. Ale gdzie Mickiewiczowi do Słowackiego? Są takie dwa sonety do A.M. Anieli Moszczeńskiej, które dość powszechnie nazywane bywają ostatnio mizogenicznymi. No takimi z niechęcią do kobiety niemal. Kończy się ten drugi sonet tak. O, pierwej piekło, niżby czoło dumne na twoim zimnym sercu, kiedy spało. Aniż całować twe usta rozumne i twoje białe, marmurowe ciało, owionąć ogniem i żyć z taką skałą, jaką ty jesteś? Zimna, lepiej w trumnę. Cały Słowacki, prawda? Lepiej w trumnę niż... To jest przecież mit kobiety, anioła, jutrzenki, kobiety fantazmatycznej albo matki Polki w polskim romantyzmie. Tamtych mitów jest co niemiara zresztą związanych z kobietą. A tu proszę, lepiej w trumnę niż żyć z taką skałą. Ale pojechał Słowacki na wschód i tam miała się dokonać przemiana duchowa. I rzeczywiście ona się dokonała, zaczęła się dokonywać, ale też kiedyś czyta się tak zwane listy poetyckie, nie do końca wiemy, kiedy one były pisane, czy to tam już na wschodzie, czy później kończone. To są rzeczy niejasne, nie będę w to wchodził. Ale na przykład taki cudowny wiersz, który kiedyś Mirona Białoszewskiego zachwycał na szczycie piramid. On zaczyna się tak i ma wspaniały egzystencjalny wymiar i ma wymiar lekko ironiczny na samym początku. Jak dwaj czarni z białymi skrzydłami anieli, dwaj Araby na rogach pomnika stanęli. Ja na głazie najwyższym chciałem zebrać wzrokiem cztery ściany spadzistym lecące potokiem i nie mogłem ogarnąć, bo na to potrzeba być słońcem i na królów groby patrzeć z nieba. Araby stali cicho. Za nimi zwierciadłem był sklep błękitu. W niebo spojrzałem i siadłem, patrząc na różnych wkoło napisów kobierce. Cicho. Zegarek słyszę idący i serce. Wspaniały ten moment z tym zegarkiem, prawda, że cicho zegarek słyszę